Mieszkańcy Strumienia i Zbytkowa w roli świętej rodziny. Żywa Szopka od wielu lat jest w Strumieniu atrakcją świąteczną. Świętą rodzinę otacza kilkaset zwierząt, także tych egzotycznych, które umieszczono w specjalnych zagrodach. Strumieńskie Betlejem, jak nazwali swoje dzieło mieszkańcy, wzorowane jest na żywej szopce świętego Franciszka z Asyżu. Anna Szafrańska. Maria i Józef przy żłobku. Brakuje tylko dzieciątka. Magdalena i Krzysztof Koszuba zapewniają jednak, że wigilijną noc położą tu swojego czteromiesięcznego synka. Młode małżeństwo dumne jest z ról, jakie przypadły im w tym roku. Jest to jednak fantastyczne uczucie, chociaż przez chwilę poczuć się tak w tej cieple tej stajenki, przy tych wszystkich zwierzętach, jak to kiedyś wyglądało. Jesteśmy dopiero troszkę ponad rok po ślubie. No i tym bardziej się cieszymy, że w tym roku możemy z naszym synkiem wystąpić właśnie w szopce. Kury, kozy, króliki, osły. Większość zwierząt do szopki przywieźli okoliczni gospodarze. Te bardziej egzotyczne pochodzą z leśnego parku w Ustroniu. Bliskość natury, bliskość Chrystusa. Chrystus rodzi się w grocie wśród zwierząt. Nie? I chcemy to przenieść i jakby ukazać. A że dzisiaj obraz dociera najbardziej, no to jest właśnie ten obraz, który ma podprowadzić do tego, co jest sensem, czyli do Chrystusa Narodzonego. Chwilę po otwarciu żywą szopkę przyszła zobaczyć z córką Sylwia Rudnik. Przyszłam pokazać, tak, pierwszy raz. W zeszłym roku byliśmy z siostrzenicą, a w tym roku już z nową Junią. Betlejem w Strumieniu wybudowali w ciągu 2 miesięcy emerytowani górnicy. Do budowy szopki zużyli 200 kg gwoździ, ponad 400 metrów kwadratowych słomianych i trzcinowych mat, a także kilka ciężarówek drewnianych bali. Najtrudniejsze były początki, to było takie postawić cały tę konstrukcję i to wszystko, a później jakoś już to stopniowo jedno za drugim, bardzo fajnie to szło. Żywą szopkę w Strumieniu można będzie podziwiać do 11 stycznia. Anna Szafrańska, Aktualności.